Siemanko widzowie, wasza ulubiona seria, czyli jak nie wrąbać się na minę przy kupnie motocykla. Tym razem znowu jedziemy po motocykl dla mnie, ale tym razem będzie to Kawasaki Z1000, a nie Z900. Motocykl z 2015 roku. Zdjęcia wam się przewiną teraz na ekranie. W sumie ma bardzo dużo dodatków, bo tam jakiś akrapowicz, nie akrapowicz, mocowanie na telefon. W sumie to przeczytam tak na szybko. Mocowanie na telefon, plus USB, crashpad, crashback, folia 3, tłumiki akrapowicz, amortyzator skrętu, plus jakaś szyba pół, mocowanie tablicy, kierunkowskazy przód i tył pływające, lusterka boczne Rizoma, osłona chłodnicy, stelaż pod kufer centralny. No i to by było na tyle. No, motocykl posiada ABS, w sumie przejedziemy zobaczyć się, jeżeli będzie wszystko ok, tak jak sprzedawca powiedział, bo jeździ nim 3 lata i powiedział, że nawet jeżeli na miejscu okazałoby się coś nie tak, to zwróci mi koszty dojazdu, jest tak bardzo pewien tego motocykla. Jeżeli tak faktycznie jest, no to wracam na kołach, pomimo że jest tylko 5 stopni, czy nawet mniej będzie później. Także zobaczymy. No to widzimy się na miejscu. On a scale 1 to 10, she a 100. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it. No. Dobra, to co? I pan jedzie pierwszy, czy ja mam jechać? Nie, no, jedź pierwszy. Ja gdzie najlepiej? Prawo, bo tam dziury są. Tam. No. Po prostu lekko odkręcić, to będzie ci koło. Ja to jeździłem na mocniejszych, także no. Także wiem, o co chodzi. Ja tak mówię tobie, a ja też mogę się pijać. No! Ty, czekaj. To idzie. Słuchajcie, okazało się, że właściciel tej Z1000 ogląda mój kanał. Także fajnie się złożyło. Zetka przepiękna w ogóle, tak z zewnątrz widać, że zadbana. Widać, że zadbana. Od razu w ogóle jak na nią wsiadłem, czuć, że ma moc. ABS działa. Tutaj właściciel jedzie za mną na swojej Hondzie CB1000 nowej. Ale nic ją tu nie ściąga. Ale to wyrywa w ogóle. Miałem wrażenie, że bije przy hamowaniu, ale chyba po prostu się ABS załączył. W sensie, jak nacisnąłem przedni hamulec. Jeszcze raz to sprawdzę. Troszeczkę jakby biło, no nie wiem.
Zawrócimy. Zawrócimy sobie gdzieś tu, bo tu takie... Słucham? Nie słyszę. Tutaj ten właściciel w ogóle oglądał poprzedni film z Kawasaki Z900. Się uśmiał, mówi. Jeszcze raz, co z tym przodem? No nie, tu są dziury, to takie dziury w ogóle. No żebym ja tu orła nie wywinął w tej kurce zimowej i spodniach zwykłych. Ale motocykl niesamowicie mi się podoba i nawet z wyglądu Z900 nie ma podjazdu do tego, szczerze mówiąc. Nie wiem czemu w ogóle wcześniej nie rozważałem Z1000 po 2014 roku, bo to wygląda o wiele bardziej kosmicznie. Ludzie, jakiego to ma kopa. Czuć tą różnicę w mocy. Biegi wchodzą idealnie. Ja nie wiem, albo mi się wydaje, jak naciskam przedni, to delikatnie drży. Ten sam. Któraś będzie tarcza do wymiany. No. Albo dwie, albo jedna. Oho. Drgania są, nie? No. Tak. Bo już było zauważone. Mhm. No dobra. Dobra, no to co, wracamy, pogadamy jeszcze. Ja wiem, tu tak, tu widać dziury. No, ale właśnie tam na tej równej. Kręcał on znowu, tak? No. Tam nie chodzi, tak? Mhm. Ale nie ma prawa nic, jedynie co, to tak jak mówisz, że przy hamowaniu to jest raz, że krótkie klamki masz, bo ja mam tu dłuższe. Mhm. Opór hamowania zawsze jest na dłuższy, mniejszy, czyli więcej naciskając na... Tak, ja wiem, ale tego nie powinno być ogólnie. Tak? Takich drgań nie powinno być. No bo to tarcza. Ja wiem, no. Mhm. Dobra. Innego nie może być. Okej. Dobra, no to co, wracamy. Luzy na główce to tak jak ja robiłem na przykład, tak? Daje się nóżkę i sprawdza się kierownicą, bo kierownica może tak? No nie, też właśnie ten mówię raczej to będzie tarcza. Ja sobie zobaczę jeszcze. Drgania są też, jeżeli nie hamujemy, tak? To, to już powinny być jakieś drgania. No nie ma czegoś takiego. To jest tylko przy hamowaniu właśnie przed nim. To jest jedyna rzecz, tylko która to nie. Ale wiesz, to się na pewno nie wymienia jedno, tylko dwie. Tak, no pewnie. Czy one będą co, krzywe, czy... Nie, bo przecierane krzywa, bo przegrzane. Mhm. Jak jest przygrzana, to będzie się krzywić, tak? No. Bo one będą raczej od nowości, nie? Nie były wymieniane. Nie były wymieniane. No. Sobie zobacz tył, a zobacz sobie przód. Tu jest... No. Nie, na 100%. Mhm. Ta, no, jest różnica. Tylko wiesz, teraz która, to nie ma co dwie. Nie, to jak przy wymianie to trzeba dwie, to na pewno. Dobra, no będziemy gadać na miejscu jeszcze, okej? Dobra, to ja pojadę za panem. Dobra, czyli na start mamy dwie tarcze do wymiany. Faktycznie są bardzo cienkie, znaczy bardzo, no cienkie są. Bo tył, no nie, hamuję tyłem, nic się nie dzieje, hamuję przodem i są drgania.
nie może być nic innego jak tarcze hamulcowe. Zaraz będę gadał, jeśli chodzi o cenę. Jeżeli właściciel zgodzi się na taką cenę, jaką mam, szczerze mówiąc, bo nie mam tyle kasy, co dokładnie co do złotówki, tyle właściciel sobie życzy, ale dogadaliśmy się tak, że tak wstępnie przez telefon, że on sobie zostawi te wydechy z akrapa, a mi założy serię. Wtedy będziemy się targować. Ale no super się jeździ tym motocyklem. Naprawdę rewelacja. Ale czuję się tu jak w domu, szczerze mówiąc, po przesiadce z Z750, bo jest podobnie, aczkolwiek delikatnie inaczej. Dziwnie to zabrzmi, ale tak to wygląda. Nic, zeciarze. Możliwe, że ją wezmę, jeżeli uda mi się utargować z właścicielem, to wracam na kołach na niej. Wypizgam je niesamowicie, ale myślę, że warto się poświęcić. Stefan w ogóle R1 kupił dzisiaj. Zdjęcie mi wysłał, patrzcie. Dobra, widzowie, ogólnie motocykl kupiony. Nagrywam zakończenie w domu, bo nie było wcześniej czasu, żeby nagrać takie podsumowanie. Także no, motocykl w bardzo dobrym stanie. Niesamowicie się nim jaram. Oczywiście mała przejażdżka już tutaj była ze Stefanem, którego pewnie kojarzycie z poprzednich filmików. Tak się złożyło, że Stefan kupił sobie R1 w tym samym dniu co ja. Także vlog z tej przejażdżki będzie na dniach, myślę za dzień lub dwa. Zobaczymy, jak to się uda pomontować. Także no, dzięki za oglądanie, za te wyświetlenia i trzymajcie się cieplutko. Na razie. Kurde, stary. Ej.